dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu. Jak widzicie, jestem bez makijażu, bo jadę właśnie do Kosmetycznego Instytutu dr Ireny Eris w Konstancin-Jeziorna na zabieg. Postanowiłam się trochę zrelaksować, bo ostatnio mam taki dosyć stresujący czas i dzisiaj właśnie na zaproszenie marki wykonam sobie jakiś fajny zabieg. Postaram się też zrobić dla Was relację z tego zabiegu, także żeby nie przedłużać, jedziemy, a później się jeszcze do Was odezwę. Słuchajcie, jestem już w domu, jak widać. Zaraz będę siadać do komputera i trochę się ogarniać, ale tak sobie pomyślałam, że powiem Wam dwa słowa na temat zabiegu, na którym dzisiaj byłam. Słuchajcie, bardzo Was przepraszam, ale się tak wyluzowałam. Po prostu odpadłam w pewnym momencie, kiedy Pani robiła masaż, że nie nagrałam pewnej części tego masażu, już Wam mówię co i jak. Przede wszystkim na początku masażu została zastosowana witamina C z kwasem fitowym, o ile dobrze pamiętam, który ma działanie takie nawilżające. Witamina C, wiadomo, antyoksydacja. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko działało na skórę, bo na tym był wykonywany jeszcze masaż. Później z kolei był nałożony produkt serum z bardzo fajnymi substancjami aktywnymi, który, słuchajcie, tak cudownie pachniał. To był taki zapach jak perfumy, jak takie naprawdę dobre jakościowo perfum. No nie mogłam się nadziwić. Później z kolei był wykonywany masaż. No i właśnie tutaj, słuchajcie, odpadłam. Tak się zrelaksowałam, tak się odprężyłam. Jeszcze tak, nie dość, że miałam podgrzewany fotel. Więc wyobraźcie sobie, dzisiaj rano potwornie zimno. Jak jechałam do instytutu, to były tylko 2 stopnie. Przysięgam, 2 stopnie. Mgła niesamowita. Wpadłam, słuchajcie, tam do tego instytutu i mówię: matko, jak mi zimno. Pani, która się mną zajęła, nie dość, że mi podgrzała bardzo fajnie fotel, to jeszcze, słuchajcie, położyła oczywiście na mnie kocyk, żeby było mi ciepło i przyjemnie. No, dopracowanie i dopieszczenie w każdym calu tak. No i podczas tego masażu, co to był za masaż? Nie dość, że pani masowała mi skórę twarzy, szyi, dekoltu, to jeszcze ramiona. Później miałam właśnie też masowane dłonie. I po prostu
Słuchajcie, tak się zrelaksowałam. Tego mi było trzeba. Tak odpoczęłam, że w pewnym momencie odpadłam. I nie nagrywałam już tego momentu z masażem. I później był masaż przy pomocy takich specjalnych rollerów. Na koniec złota maska algowa, która też tak pięknie wyciszyła, ukoiła skórę. Oczywiście krem. I jeszcze, słuchajcie, tego też już nie nagrałam, ale jak już praktycznie schodziłam z tego fotela, to pani mówi, pani się jeszcze nie ruszy. Proszę się troszeczkę podnieść do przodu. I w tym momencie nałożyła mi gorący ręcznik na plecy. Jeszcze w ogóle w trakcie całego zabiegu też pani tak przykładała mi gorący ręcznik na twarz, tutaj na dekolt. No, tego mi było trzeba. Naprawdę, słuchajcie, mam ostatnio taki ciężki okres, później wam o tym opowiem. Tego mi było trzeba. Ja się po prostu tak wyluzowałam, tak odpoczęłam. To było tak przyjemne. W ogóle skóra jest, ma taki ładny, naturalny kolor. Usunięte wszystkie takie, wiecie, delikatne zmęczenie, takie... ciężko mi to wam powiedzieć, bo teraz wy tego tutaj w kamerze nie widzicie dokładnie, ale ja to widziałam już po samym zabiegu, że ona była taka delikatnie zaróżowiona właśnie też między innymi po tym masażu, żeby te substancje aktywne bardzo fajnie do skóry się dostały. No jestem niesamowicie zachwycona. Bardzo dziękuję Instytutowi za zaproszenie, Marce Irena Eris za zaproszenie i za to, że mogłam skorzystać z tego masażu, bo z tego zabiegu, bo słuchajcie, naprawdę był mi on potrzebny. Już nawet nie chodzi o same kwestie pielęgnacyjne mojej skóry, ale ja... Moja dusza na tym zabiegu niesamowicie odpoczęła, także zajęto się mną wspaniale pod każdym względem. Jeszcze wy widzicie ten vlog w sobotę, czyli tak naprawdę macie jeszcze czas na to, że jeżeli zobaczycie ten vlog dzisiaj z samego rana, to możecie skorzystać z oferty, która pojawiła się w Instytucie, w Kosmetycznym Instytucie dr Ireny Eris w Konstancin-Jeziorna, ponieważ Instytut odchodzi 21 urodziny i jest świetna, świetna oferta, na którą warto sobie zerknąć na Instagramie Instytutu i nie tylko. Zresztą widzieliście tutaj w przebitkach na moim kanale, w tym filmie właśnie. Więc jeśli widzicie ten film z samego rana, macie czas i macie możliwość, żeby do tego Instytutu dzisiaj się wybrać, to koniecznie to zróbcie. Dobra, słuchajcie, idę do kuchni, porobimy dzisiaj coś dobrego, zobaczymy jak wyjdzie, a później jeszcze się do was odezwę i trochę do was pokatam. Kochanie, co robisz? Kastanie, włoskie kastanie. Tak, nacinasz włoskie kasztany, które będziemy zaraz piec. Zrobiłam umysł, no. Zobaczymy jak nam wyjdą. Tak, słuchajcie, żeby nie było, one już stały praktycznie od wczoraj wieczorem w wodzie. O, tutaj jest woda. Stały w wodzie całą noc, cały prawie dzień. I teraz Massimo je właśnie nacina. Jak już będą gotowe, wstawimy je do piekarnika. Ile będziemy piec? Pół godziny. Pół godziny, temperatura? 200, na 200-220 stopni. No zobaczymy jak wyjdą. No to co, próbujemy? Kastanie? No, dawaj. Apriamo stesso qua, nie? Vedi? Guarda come sono belle, guarda. No. Vedi? Aha, scotta. Gorące. Widzisz? Poczekaj, tak weź tutaj bliżej. Tutaj. Tutaj o do kamery. A teraz widać, te, dobra. Te, te. A, gorące, gorące. Guarda, guarda, come sono belle, guarda. Come si aprono belle. Vedi? No. Massimo mówi, że skorupka odchodzi idealnie. Widzisz? W środku są gorące. Bardzo gorące są. No, no poszukaj. Ale słuchajcie, dobre wyszły. Miękkie w środku. Belle? Bardzo dobre, no. Pycha. Czyli można powiedzieć? Bello. Pożywole że... bel wino caldo, vicino ci vuole. No o. Teraz by się przydało grzane wino, słuchajcie do tego. Musimy sprawdzić, czy w Lidlu już jest ten grzaniec. Tak. No i kupić. Dobra.
Pycha. Ja już jestem po wieczornej pielęgnacji, ale pomyślałam sobie, że się do Was odezwę, ponieważ dzisiaj jest sobota, czyli, znaczy dzisiaj jest. Wy widzicie ten vlog w sobotę i macie jeszcze chwilę na to, żeby skorzystać z kodu rabatowego, który obejmuje właśnie ten szampon. Ja o tym szamponie już wspominałam odrobinę na moim Instagramie. Zaraz pojawią się tutaj filmy na kanale, gdzie będę Wam tłumaczyć, co to takiego jest. A to jest właśnie nowość w ofercie marki Evae Farm, czyli szampon Illa Hair. Proszę zerknijcie sobie na opis dzisiejszego vloga, bo tam będzie link do tego produktu. I na stronie macie dokładne informacje, co znajdziecie w składzie i jak ten produkt działa. I mówię Wam o tym, bo za chwilę, czyli do 19, będzie jeszcze aktywny ten mój kod. Kod, który daje 20% zniżki na ten właśnie szampon. Plus jeszcze dodatkowo macie darmową wysyłkę. Więc naprawdę bardzo fajna promocja. Jestem pierwszą osobą, która ma taki kod zniżkowy, ponieważ Illa Hair szampon pojawił się w ofercie marki w poniedziałek. Więc to jest dosłownie kilka dni po premierze tego produktu i jeszcze się nie zdarzyło, żeby tak szybko pojawił się kod zniżkowy na taki produkt, na produkt w ofercie marki Evae Farm, więc jestem pierwszą osobą, która Was informuje i która ma taki kod zniżkowy 20%, kod KOKO, łapcie i kupujcie, bo jak zaczniecie stosować i jak zacznę Wam opowiadać o tym szamponie, to dowiecie się, że naprawdę warto, a uwierzcie mi, że warto. Więc wrzucam informacje, wrzucam link do szamponu, kupujcie. Dziś wieczorem mamy taką szybką przekąskę na kolację, czyli robimy sobie rogaliki zapiekane w piekarniku z szynką, z serem. I jeszcze będą tutaj dodatki, które pokażę Wam już później, jak rozpuści się ser i wyciągnę croissant z piekarnika. 5 minut później nasze rogaliki wyglądają tak. Dodałam majonez, świeży szpinak, pomidorki, a tutaj ogóreczki kiszone. Obiecałam, że się na chwilę już na koniec dzisiejszego vloga do Was odezwę. Wybaczcie za te moje czułki, ale już niedługo pojawi się film tutaj na moim kanale i powiem Wam, co jest sprawcą tego, że włosy rosną mi po prostu jak szalone i nie tylko. No dobrze, przygotowałam sobie herbatkę. Tak, więc chwilkę teraz do Was pogadam i powiem Wam, co u mnie. Kto zresztą śledzi mnie na Instagramie, ten trochę wie, co i jak. I tak wspomniałam, że wspomniałam Wam dzisiaj, że mam taki gorszy okres z samopoczuciem i nie tylko, bo skumulowało się kilka problemów, które, no powiedzmy, że są taką niespodzianką. Wiecie, jak to jest z problemami? To nie jest tak, że nie czekamy na nie i nie oczekujemy, że one się pojawią, ale kiedy się pojawiają, to się pojawiają zawsze w nieodpowiednim momencie. Tak to jest niestety. Problemy są od tego, żeby je rozwiązywać, a ja jestem taką osobą, że jak są problemy, to się nigdy nie poddaję. Nie wiem, czy pamiętacie na początku tego roku, jak walczyłam o moje konto na Instagramie i walczyłam, wykańczało mnie to psychicznie, ale powiedziałam, że się nie poddam. No i teraz znowu jest taka sytuacja, co prawda nie z kontem na Instagramie, ale u nas w rodzinie, a dokładnie chodzi o pipetę. I kiedy zaczęłam wstawiać na Instagramie informacje o tym, że są problemy, że jest mniej, że jeżdżę z kotem do weterynarza, że trochę mnie to psychicznie wykańcza i tak dalej, no to oczywiście pojawiła się masa pytań, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj Wam odpowiem co i jak i wyjaśnię całą tą sytuację. Pamiętacie zapewne, w zeszłym roku pożegnaliśmy Pipo w grudniu i to też był taki ostatni miesiąc jego życia, to był taki miesiąc bardzo intensywnej walki o kota. Było bardzo dużo stresu, bardzo nas to mocno kosztowało i przybiło nerwowo, psychicznie, nieważne jakie tam poszły pieniądze, ale po prostu było bardzo, bardzo ciężko. I kiedy zaczęły się problemy z pipetą, pierwsze co mi przyszło do głowy, to mówię, to jest niemożliwe, że kończy się rok i znowu coś się zaczyna dziać i to jest niemożliwe, że to się dzieje tak. Słuchajcie, zaczęło się wszystko od tego, że pod koniec lipca zrobiłam badania pipety, ponieważ szykowaliśmy ją na czyszczenie zębów. Wiecie, że u kota jest to bardzo ważne, żeby te zęby były zawsze w dobrym stanie, więc u niej takie czyszczenie zębów odbywało się regularnie.
No i zrobiliśmy badanie, wszystkie badania wyszły perfekcyjnie, słuchajcie. Perfekcyjnie jak na kota 14-letniego. Kota, który przez całe życie bierze sterydy ze względu na nawracającą alergię. Kota, który jest niesamowicie wybrednym kotem, jeśli chodzi o jedzenie, którego uczula praktycznie wszystko. Naprawdę jej wyniki badań były genialne, były rewelacyjne. Zrobiliśmy to czyszczenie zębów i później wyjechaliśmy do Włoch na wakacje w sierpniu. A jak wróciliśmy w sierpniu do domu, to zauważyłam, że Pipeta bardzo dużo pije, a w związku z tym też bardzo dużo sika. I u kotów to nie jest normalne, ponieważ koty nie potrzebują dużo pić. Więc kiedy pojawia się taki objaw, to pierwsze co powinno wam to dać do myślenia, że jest coś nie tak, a i kota trzeba zabić od razu na badania, bo mogą to być nerki. Słuchajcie, jeszcze po powrocie z Włoch musieliśmy, zanim zaczęliśmy robić badania i szukać przyczyny, to oczywiście u Pipety znowu wróciła alergia, więc ona dostała długoterminowy miesięczny zastrzyk sterydowy. No i co? I mówię do pani doktor, że pani doktor, która się nią opiekuje, że no jest taka sytuacja. Pani doktor powiedziała, dobra, najprawdopodobniej jest to objaw na steryd, ale zacznijmy od USG brzucha i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. No i oczywiście zrobiliśmy pełne USG brzucha, czyli zrobiliśmy USG pęcherza, nerek, jelit, wątroby, słuchajcie, wszystkiego, co było możliwe. Okazało się, że wszystko jest w porządku. Oczywiście są takie zmiany starcze u kota, no bo to już 14 lat, ale że wszystko tam było w porządku. Następne badanie, badanie moczu. Badanie moczu wyszło też dobrze. No i pani doktor mówi, dobrze, poczekajmy, przestanie działać steryd, zobaczymy wtedy, co się dzieje. Powinno się wszystko ustabilizować, kot powinien mniej pić, a co za tym idzie, robić też mniej siku i powinno być wszystko dobrze. Ale słuchajcie, przetrzymałam kota jeszcze miesiąc, żeby zobaczyć, czy to się na pewno wszystko ustabilizuje, że ten steryd zniknie z tej krwi, ale nic się nie zmieniało i kot tak jak dużo pił i dużo sikał, to tak było cały czas. I mnie to zaczęło zastanawiać, mówię, to nie może być steryd, coś jest nie tak. No i zaczęłam w to wnikać, a jak zaczęłam wnikać, to zaczęłam robić badania. No i co? I wyszło. Wyszły początki niedoczynności nerek. I całe szczęście, że ja jestem taką osobą, że jak widzę, że jak pojawia się jakiś problem, to trzeba ten problem jak najszybciej rozwiązać. I całe szczęście, że się nie poddałam i powiedziałam lekarzom, że nie poddam się, zróbmy to, zróbmy tam, nieważne ile to będzie kosztowało, ale zróbmy jeszcze takie badania, zróbmy jeszcze dodatkowo, zróbmy jeszcze raz ten moczy, zróbmy to. Słuchajcie, teraz też moczy wyszedł dobrze, ale już badania krwi wyszły źle. No i podjęliśmy terapię. Słuchajcie, kroplówki, antybiotyki, zastrzyki, codzienny jest do weterynarza. Najgorsze to jest to, że musicie czekać w tej przychodni, gdzie widzicie całą masę tych chorych zwierząt, tych wystraszonych zwierząt, które boją się czekać w kolejce i boją się iść do weterynarza. Kto z was ma zwierzę i chociaż raz był u weterynarza z nim, wie doskonale, jak zwierzęta reagują, jak próbują stamtąd uciekać, szczególnie psy, jak nie chcą wchodzić do pokoju. To nie jest, słuchajcie, widok. To nie jest nawet tak, jak idziecie do przychodni takiej naszej, ludzkiej, prawdziwej, gdzie siedzą ludzie, czekają w kolejkach. Słuchajcie, to jest o wiele, wiele gorsze. I jazda do weterynarza, nie. I to siedzenie i czekanie na te kroplówki, później kroplówki, pipeta i cała reszta. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że są to początki, więc pipeta musi przejść na odpowiednią karmę. Problem jest w tym, że ona nie chce przyjść na karmę i proszę was, bo zaczęłam dostawać wiadomości. Musisz jej dawać takie jedzenie, musisz jej dawać takie jedzenie, musisz jej dawać takie jedzenie i takie jedzenie, a w ogóle to przejść na barw i tak dalej. Słuchajcie, każdy kot jest inny i naprawdę uwierzcie mi, ja już dawno próbowałam przejść z pipetą na dietę barw. Nawet teraz ostatnio próbowałam to wprowadzić. To nie jest takie proste w przypadku mojego kota, bo to jest kot, który nie chce jeść surowego mięsa. Wiem, że to jest nieprawdopodobne, bo koty powinny jeść surowe mięso, ale ona nie chce. Ona nie chce jeść surowego, ona nie chce jeść gotowanego, ona nie chce jeść surowych ryb,
nie chce jeść gotowanych ryb. Ona tego po prostu nie znosi. Ona czuje surowe mięso i od niego ucieka. Musiałabym to wam kiedyś pokazać, jak to wygląda. To jest nieprawdopodobne. To jest kot, który nie chce jeść suchej karmy. To jest kot, który nie chce jeść pasztetów. Ona by chyba wylizywała tylko sosy. Nawet nie jadła tego mięsa, które tam jest, i galaretki. I nie jadła w ogóle mięsa. To jest, słuchajcie, to jest kot, który jest na wszystko uczulony. To jest kot, który boi się jeść. To jest po prostu nieprawdopodobne, jaki to jest kot. I to jest 14 lat, kiedy my z tym kotem non-stop zmieniamy karmę, przychodzimy różne rzeczy, szukamy w internecie, kombinujemy z posiłkami, z dietami, próbowaliśmy wprowadzać mięso na różne sposoby, byliśmy u dietetyków barw, słuchajcie, wszystkiego próbowaliśmy. To jest po prostu wykańczające, bo to jest taki kot, który w porównaniu do Pipo, przed którym trzeba było chować, słuchajcie, jedzenie, chować przed Pipo jedzenie, ta z kolei nie chce nic jeść, więc czeka nas taki dosyć trudny okres w najbliższym czasie, no bo będziemy musieli znaleźć taki pokarm dla niej, który ona będzie jadła, który będzie niskobiałkowy, bo teraz najważniejsza jest właśnie ta dieta, żeby ona jeszcze trochę pożyła. Niestety choroby nerek to są choroby, które momentalnie wykańczają koty. Więc trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. I przez to też właśnie, że ostatnio takie problemy z kotem, między innymi, bo nie będę wam opowiadać o problemach, które mam takich normalnych życiowych, ale praca, takie normalne czynności, życie i tak dalej. Przez to ja ostatnio się nie dosypiam, nie wysypiam. Myślę cały czas o tej całej sytuacji. Ja jestem osobą, która się nie poddaje i się nie podda, i będę walczyć, i będę cały czas działać i szukać każdego rozwiązania, które jest możliwe. Ale pomyślałam sobie, że dzisiaj wam po prostu powiem o tym, że o rany, ten dzisiejszy masaż, na którym byłam, tak mnie zrelaksował, tak wypoczęłam przez godzinę, gdzie byłam tam, po prostu odpłynęłam totalnie, zapomniałam o Pipecie, zapomniałam o domu, zapomniałam o pracy, o tym codziennym życiu. Tego było mi potrzeba. I nawet mówię do Massimo, jak wróciłam do domu, wiesz co, jestem tak zrelaksowana, że najchętniej bym poszła spać i odespać po prostu te ostatnie dni, które, bo w nocy nie śpię, więc po prostu odespać to. Nieprawdopodobne. Czasami wystarczy nam tak niewiele, można powiedzieć, że tak niewiele, masaż, relaks, czas dla siebie. I można naprawdę dostać z drugiej strony takiego powera, wiecie, żeby dalej walczyć, żeby dalej działać, żeby dalej robić, żeby się nie poddawać. I takie właśnie te takie małe rzeczy. I dlaczego wam też o tym mówię? Bo jestem w kontakcie z wieloma osobami tutaj z mojej społeczności, które czasami piszą mi o swoich problemach, jakie mają sytuacje. Zresztą ja się też dopytuję czasami, jak tam, co tam słychać i tak dalej. I wiem, że u was, u wszystkich zresztą tak czasem jest. Słuchajcie, w tych takich momentach, kiedy rzeczywiście pojawiają się problemy w naszym życiu, mimo tego, że to wcale nie jest takie łatwe, to starajcie się dla siebie znaleźć chociaż taką odrobinę przyjemności, coś, co sprawi, że wyjdziecie głową poza te problemy. To może być spacer, to może być pójście na siłownię, na basen, to może być wieczór spa w domu, gdzie zrelaksujecie się w wannie, odpoczniecie, gdzie nikt wam nie będzie przeszkadzał, gdzie będziecie mieć czas tylko dla siebie. Zróbcie coś takiego. Słuchajcie, bardzo to dużo daje siły i energii i bardzo pomaga właśnie w takich sytuacjach, kiedy pojawiają się problemy, z którymi musimy walczyć, gdzie potrzebna jest ta siła, żeby się nie poddawać, no bo trzeba iść do przodu, ale z drugiej strony, wiecie, czasami nas to też tak fizycznie i psychicznie wykańcza, więc takie małe, małe drobiazgi, gdzie możemy zrobić coś dla siebie, naprawdę bardzo dużo dają. Ja to dzisiaj też zrozumiałam, że będę musiała też znaleźć dla siebie takie rozwiązanie w całej tej sytuacji, taką, coś takiego dla mnie, tylko dla mnie, gdzie będę mogła pobyć sama ze sobą, odpłynąć, nie myśleć o tym wszystkim i zdobyć siłę na to, żeby dalej walczyć. Kurczę, już herbata mi prawie zaraz wystygnie, a ja tak się rozgadałam. Uwierzcie mi, to wcale nie miało tak długo trwać. Wybaczcie, ale ja naprawdę mogłam pogadać godzinami, zresztą wy mnie doskonale znacie. Na podsumowanie tego filmu dzisiejszego chciałam wam właśnie to przekazać i powiedzieć, żebyście sobie w tym wszystkim zawsze pamiętali,
we wszystkich tych problemach, które gdzieś tam nas otaczają w naszym życiu, żebyście pamiętali o sobie. Bo jeśli wy o siebie nie zadbacie, to nikt o was tak dobrze nie zadba. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo istotne. Dziękuję wam za dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten vlog. Oczywiście zapraszam was na kolejne filmy. Mam nadzieję, że będą równie ciekawe. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Buziaki. Pa!